domyślili się już Państwo, o czym będziemy rozmawiać? No niestety, drodzy Państwo, wszyscy się starzejemy i to nie tylko my indywidualnie, ale także globalnie starzeją się całe narody, starzeje się po prostu cała kula ziemska, a właściwie to społeczeństwo, które ją zamieszkuje. Winna jest oczywiście medycyna i postęp niesamowity, który przedłuża nasze życie, ale to wiąże się z bardzo wieloma dodatkowymi aspektami, którymi trzeba się zająć. A nasi eksperci, których gościmy dzisiaj w studio, wiedzą na ten temat właściwie wszystko. Pani Beata Drzazga jest, drodzy Państwo, niezwykłą bizneswoman, do tego stopnia niezwykłą, że docenili ją Amerykanie ze stanu Nevada, tytułując ją swoją ambasadorką biznesu. Natomiast pan Tomasz Szelongowski reprezentuje polski innowacyjny klaster medyczny. Będzie pan musiał, panie Tomaszu, nam wyjaśnić dokładnie, czym państwo się zajmują, ale wiem, że jest pan ekspertem dotyczącym, który zajmuje się dziedziną medycyny w sposób taki dosyć pojemny. No właśnie, pani Beato, proszę nam wyjaśnić, dlaczego pani się tu znalazła? Czym pani się zajmuje przede wszystkim? Bo pani w swoim biznesie wybiegła właściwie w przyszłość. Przede wszystkim byłam pielęgniarką, która 16 lat temu pomyślała, że chciałabym pokazać, jak można zajmować się chorymi, jak może medycyna inaczej wyglądać, że jest wielu lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i wszystkich innych osób medycznych, też dużo takich, które mają empatię i serce dla człowieka. Czyli chce pani walczyć z mitami, że opieka medyczna jest taka, powiedziałabym, bezpodmiotowa i traktuje tego pacjenta trochę właśnie przedmiotowo. Na to czasami narzekamy. A pani twierdzi, że można to robić z całym poświęceniem, wkładając w to serce, i poświęciła się pani osobom starszym. Tak. Ludzie w medycynie są kochani, tylko trzeba stworzyć im warunki na to, żeby mogli te osoby chore czy starsze odpowiednio traktować. Ja wpadłam na ten pomysł razem z moimi pracownikami. Stworzyliśmy firmę. 15 lat temu wynajęłam pokoik, ubrałam fartuszek, mówię, no i co teraz? I zaczęłam zatrudniać osoby. Rzuciła się pani na głęboką wodę. Na głęboką wodę. Zatrudniłam jedną osobę, dwie, trzy, sto, tysiąc, dwa tysiące, obecnie jest trzy tysiące osób. Jestem w 84 filiach w 11 województwach i przede wszystkim zajmuję się opieką, która jest najlepsza, najbardziej optymalna nad seniorami lub nad osobami starszymi w domu u pacjenta. No właśnie, panie Tomaszu, opieka nad osobami starszymi, czy to jest biznes przyszłości i to podejrzewam, że takiej niedalekiej być może? Nie tylko biznes, to też postawa i nasza misja. Zaczęła pani z takiego C, że się wszyscy starzejemy, a my jako klaster istniejemy właśnie po to, żeby wyszukiwać tak innowacyjne metody i rozwiązania, żebyśmy byli cały czas młodzi, albo przynajmniej czuli się duchem młodo. No i ja mam nadzieję, że mimo, że się starzejemy, to jednak będziemy żyć coraz dłużej, w coraz lepszym komforcie. Zdecydowanie. O ten komfort będą też dbali pracownicy, między innymi pani Beaty, ale nie ulega wątpliwości, że człowiek no, jest pełen sił i tej energii do pewnego momentu. Później przychodzi taka chwila, kiedy po prostu potrzebuje wsparcia, nie zawsze może liczyć na swoją rodzinę. Co wtedy? Panie redaktor, klaster ma różnego rodzaju role i wyzwania, ale między innymi poszukując w ramach rekonstrukcji zdrowia i powrotu do samodzielności dobrych, ciekawych rozwiązań i dobrych usług, trafiliśmy na Betamed, który prowadzi pani Beata Drzazga, i po wizycie w tej klinice w Centrum Medycznym w Chorzowie jestem po prostu zbudowany, jak na wysokim poziomie mogą być wyposażone ośrodki w Polsce, to raz, ale dwa, jaką inną postawę mogą prezentować pracownicy opiekujący się tymi osobami, które są ich pensjonariuszami. Z tego też wynika, co pan mówi, że jednak firma prowadzona przez panią Beatę rzeczywiście odstaje od tej normy. Czyżby ta norma nie była jednak najlepsza? Myślę tak, że tu bardziej zmierzamy chyba w kierunku personalizacji opieki. Każdy pacjent jest znany po imieniu. To, co zauważyłem na miejscu, przytulenie czy uściski i głęboki, ciepły uśmiech, to jest norma. I to nie jest norma powszechna niestety u nas i zmierzajmy do tego, żeby właśnie takie normy promować. O to nam chodzi. No oczywiście, bo czasami wystarczy obecność po prostu drugiego człowieka, prawda? Jakże to jest ważne? Bardzo jest ważne to, żeby stworzyć przede wszystkim piękną placówkę, ale każdy może zbudować taką piękną placówkę, bądź się postarać.
I ta placówka musi mieć ludzi, nie tylko piękny budynek, ale ludzi o pięknych sercach. I to było właśnie moim pomysłem, żeby zrobić taką klinikę dla ludzi starszych, żeby ona kojarzyła się z sanatorium, z domem wczasowym, ale ci ludzie są tam też na zawsze. Wpadłam na pomysł, żeby zrobić przedszkole dla osób starszych. Nazywam to tak ładnie, ponieważ to są takie dzienne pobyty, ponieważ ci ludzie właśnie mogą być tam od rana do wieczora i spędzać miło czas, pięć razy jest wyżywienie, mają tam terapie zajęciowe, malują, ale też jednocześnie ćwiczą. Trzeba tych ludzi aktywizować. I w mojej klinice ludzie nie leżą w łóżkach, jeśli tylko mogą. Chodzą nie, jak na filmie widać, nie w piżamach, tylko w ubraniach, tańczą. Czyli czują się u siebie, ale pani czują Beato, się u siebie, ostatnie oczywiście. Pytanie. Porozmawiajmy o pieniądzach. Puśćmy na bok dżentelmenów. To musi kosztować. Pacjent musi za to płacić. Ja mam kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ubolewam nad tym, że tych kontraktów jest bardzo mało, że tych domów i zakładów byłoby na pewno więcej, gdyby stawka za osobodzień wzrosła, gdyby nie było to 70 zł, tylko więcej. I pacjent może też korzystać z opieki prywatnej, ale ta opieka prywatna średnio w kraju jest między 3,5 a 5 tysięcy. I pacjenta, nawet jak u nas jest około 4 tysięcy, mało stać na to, żeby mógł sobie na to pozwolić. Czyli ja czuję, że przed panią jeszcze ostry bój właśnie po to, żeby podnieść standardy i żeby móc rozwijać swoją działalność, za co trzymamy kciuki, bo chcielibyśmy się wszyscy starzeć w komfortowych warunkach. Dziękuję państwu za wizytę. Dziękujemy. Dziękuję.